kochani, w kolejnym holu lumpeksowym. Na wstępie chciałabym jeszcze poprosić Was o subskrybowanie mojego kanału, bo obecnie dosyć fajne są wyświetlenia na kanale i chciałabym jeszcze bardziej go rozwinąć, chciałabym jeszcze zainwestować w to czas. W związku z tym bardzo proszę, subskrybujcie, jeśli oglądacie, wciśnijcie sobie przycisk powiadomień i bardzo proszę o polubienia. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe polubienia również. I kochani, też zapraszam Was na stronę Facebooka Moda Eko Kreatywna, na grupę na Facebooku, na Instagrama oraz na mojego TikToka. Wszystkie namiary znajdują się w opisie filmu. Dzisiaj będzie taki nietypowy haul, bo pokażę Wam relacje z dużego lumpeksu w Krakowie i rzeczy, które tam kupiłam, razem z jakimiś tam przymiarkami. Tym bardziej jest to nietypowy program, że ja bardzo rzadko chodzę do takich właśnie wielkich lumpeksów, takich hali lumpeksowych. Po prostu nie przepadam za takimi wielkimi przestrzeniami, nie lubię tak długo szukać w jednym miejscu rzeczy, jest to dla mnie troszkę zbyt męczące. Wolę mniejsze sklepy i zazwyczaj do takich właśnie chodzę, mam kilka swoich ulubionych sklepów w Wieliczce. No i zobaczycie właśnie teraz tą relację, zapraszam. No i cześć kochani, zaraz wyjeżdżam na lumpeksy, jest dopiero koło 5, jest bardzo ciemno, tutaj jeszcze troszkę zakłamuję, bo nie jest jeszcze całkowicie ciemno, ale ja jestem w takim miejscu, gdzie jest dużo drzew, więc tutaj jest naprawdę ciemno. No i jadę tak na ostatnią chwilę do lumpeksu, bo jadę po drodze do rodziców moich i wstąpię tam, pokażę Wam, co tam jest i czy udało mi się tam coś kupić. Kochani, i zobaczcie, jestem w sklepie Biga, to jest w Łagiewnikach w Krakowie, to jest bardzo duży sklep, jest tutaj sporo rzeczy, są różne działy, jest dział na wagę, jest oczywiście taniej na tym dziale, zależnie od wagi oczywiście, no i tutaj są rzeczy też wycenione, podzielone na takie naprawdę dosyć długie działy z wieszakami, i są swetry, są spódnice, spodnie, sukienki, żakiety, płaszcze, buty, także w zasadzie wszystko tu można kupić. Spory sklep naprawdę. Ceny są takie średnie, ani za bardzo niskie, ani też jakieś bardzo wygórowane. No i swetry, zobaczcie, bardzo, bardzo dużo swetrów. Większość swetrów niestety, według mnie niestety, ze sztucznych, słabych dzianin, więc to nie jest coś dla mnie. One są w bardzo dobrym stanie, co prawda niektóre są bardzo modne, w ładnych kolorach, ale ja się, tak jak wiecie, nie interesuję sztucznymi rzeczami i rzeczami, które po kilku praniach będą do wyrzucenia. Także w ogóle te swetry mnie nie interesują, niektóre mi się naprawdę podobają z wyglądu, ale na pewno nie będę czegoś takiego kupować. Jak chodzi o swetry, to polecam Wam raczej właśnie wagę albo takie już ekskluzywne bardziej sklepy vintage czy sklepy z takimi trochę wyższymi cenami, bo tam możecie kupić kaszmiry i po prostu swetry naprawdę świetnej jakości. Naprawdę świetnej jakości, czy to właśnie z kaszmiru, czy z czystej wełny. No i czasem na tych swetrach na wagę właśnie można znaleźć lepsze rzeczy, lepszej jakości. Dział ze spódnicami, całkiem fajne spódnice tutaj można znaleźć. Podobają mi się niektóre bardzo fajne wzory, fajne, grube materiały na zimę, nawet zdarzają się spódnice z wełną. I zobaczcie tutaj jedną taką spódniczkę z żakardu, bardzo mi się podoba wzór i kolor tej spódnicy, będę ją brała do mierzenia. Spódniczka kosztuje około 24 zł, zaraz, chyba, no coś w tym guście. I bardzo fajnie by mi spasowała, jeżeli będzie dobra oczywiście, bo wygląda na dość obcisłą. No i właśnie tutaj takie różne kratki, bardzo modne w tym sezonie. Myślę, że dla każdego znalazłoby się coś fajnego, do tego grube zimowe rajstopy i naprawdę stylówka gotowa. Jakiś sweterek do tego, czy marynarka i przepięknie cieplutko w zimie. Idźmy dalej. Teraz na przykład, o, no i tutaj drugi mamy taki wieszak z żakietami, marynarkami, nawet ładne te marynarki w większości, całkiem w porządku wyglądają.
Jest kilka takich naprawdę fajnych. Będę może tu nawet jedną czy dwie mierzyła. Zobaczymy, czy coś będzie pasowało. Około 20 zł te marynarki. 20 do 30 maksymalnie złotych znalazłam. Dużo kolorów, dużo wzorów. Jest sporo rzeczy takich modnych. Bardzo mi się podoba taka marynarka w szkocką kratę, krótka. Fajnie to wygląda, no ale jest mała, więc zobaczymy, czy się nada. Naprawdę spoko, spoko towar. Tutaj pokażę Wam teraz jeszcze dział sukienek. Powiem Wam, że jest duży wybór. Różne sukienki i wizytowe, i takie codzienne, i letnie. A tu mi się podobała jedna z takimi fajnymi wzorami, ale za duża. Jakieś kurtki następnie i żakiety jeszcze takie zimowe. No ale tutaj niestety nic nie znalazłam. Teraz dział na wagę. Tutaj mamy jakieś żakiety z wagi. Nawet są jakieś ciekawe rzeczy, ale chyba nic nie potrzebuję obecnie takiego. Nic też specjalnie mnie jakoś nie zachwyca. No i spódniczki na wagę teraz. No i tutaj powiem Wam, że już całkiem ciekawie. Ta spódnica bardzo mi się spodobała, taka różowa. Taka w stylu Chanel, trochę biorę ją do mierzenia. Jest trochę ciekawych rzeczy. O, tutaj fajna też z takimi haftami czarnymi, bordowa, ale troszkę za krótka dla mnie. Niektóre są naprawdę, naprawdę fajne, fajnych marek. Nie wszystko mi oczywiście pasuje, więc biorę tylko takie rzeczy, które naprawdę wiem, że do czegoś będę nosić. No ale ogólnie jest naprawdę z czego wybrać i ceny nie są ugórowane, bo to waga. Warto zajrzeć na wagę, nie tylko na te takie najdroższe rzeczy wycenione. No i na samym końcu, zobaczcie, tutaj scenki już jak mierzę te rzeczy. Ja tam w sklepie nie za bardzo mówiłam, bo nie dość, że muzyka zagłusza. I tutaj spódniczka żakardowa, którą mierzę do lustra. Znaczy jest na mnie dobra, ale no nie. Wydaje mi się, żeby te kolory aż tak mnie zachwycały. I to jest ta spódniczka, którą pokazywałam Wam, że bardzo mi się podoba i ona jest dobra na mnie. Ja to mierzę na takie grube leginsy, więc jest bardzo obciśle, ale jeżeli zmierzę to już na rajstopy do długiego swetra, myślę, że będzie super to wyglądało. Także raczej tą spódniczkę biorę. Ona kosztuje 20 parę złotych. Właśnie wyszłam z Biga Styl w Krakowie. Taki wielki pawilon. Zobaczcie sobie na przebitkach. I idę do auta. Kupiłam 3 rzeczy. Pokażę Wam za chwilę przymierzone. Bardzo fajne 3 spódnice, jedna jest mega super marki. Cześć! Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobały te wszystkie moje fragmenty relacji i te rzeczy, które mierzyłam przed lustrem. Piszcie w komentarzach. No i teraz co kupiłam? Pokazywałam te rzeczy do lustra. Właśnie jedną z tych spódniczek faktycznie kupiłam. To jest ta spódniczka, to jest taka mini, bardzo ciepła, z takiego żakardu. Zobaczcie tutaj na przymiereczce. Ja tutaj włożyłam do tego czerwony golfik i taki, taki wrzosowo-różowy sweterek na to. W bardzo fajnych i podobnych do kolorów na spódniczce barwach. I wydaje mi się, że spoko to wygląda. Ja tą spódniczkę myślałam też nosić do takiego bardzo długiego swetra vintage, który będzie mi sięgał aż dotąd, tak że będzie wystawać tylko tutaj ten kawałek dolny spódnicy i też będzie to fajnie wyglądać, bo wzory i kolory nawiązują właśnie do ozdób na tym swetrze vintage, który kiedyś pokazywałam również w stylówkach i w holu. No i ta spódnica jest rzeczywiście bardzo obcisła. Pomyślę, czy jeszcze nie wypuścić jej troszkę na szwie, żeby była jednak mimo wszystko mniej obcisła. Jak chodzi o długość, to jest w porządku, bo to będzie do bardzo kryjących rajstop noszone i nie zamierzam nosić tego do żadnych takich odkrytych przezroczystych rajstop, więc myślę, że będzie to w porządku wyglądało. Bardzo mi się podoba w tej spódniczce jedna rzecz, mianowicie jest świetnie wykończona, zobaczcie tu na dole, jest taka jakby wycięta w taki wzór, takie półokrągłe płatki, czy jak to nazwać. No i naprawdę uważam, że to super wygląda.
przepiękne ma te kolory, naprawdę, i w ogóle też wzór bardzo mi się podoba. I też jest to dosyć dobra firma, nazywa się My Jewelry Limited, więc naprawdę fajna jakość, bardzo fajny design. No i kolorystyka, no także w ogóle jestem bardzo zadowolona. Ta spódniczka kosztowała 20 parę złotych, także nie jakoś bardzo mało, ale jak na tą jakość i na ten wygląd, na ten fason spódniczki, to moim zdaniem naprawdę cena jest bardzo dobra. Także jestem zadowolona z tego zakupu. Piszcie, co sądzicie. Na pewno jest troszkę krótka, ale oczywiście to nie jest spódnica do pracy, jak wiadomo. Pokażę Wam jeszcze tą spódniczkę bez tego wierzchniego swetra. Będzie bardziej widać może krój. No i kochani, przejdźmy dalej. Kupiłam jeszcze dwie spódnice. W zasadzie kupiłam trzy z pięciu spódnic, które mierzyłam w tym sklepie. Nie wszystkie Wam pokazywałam w przebitkach. No i kolejna spódniczka to spódniczka z wagi, za którą zapłaciłam 6 zł. Jest naprawdę super. Nawet chyba, nie wiem, czy nie całe 6 zł, tak. I to jest M&S, Marks & Spencer Woman. Taka szanelkowa spódniczka. Zobaczcie, bardzo fajny materiał, bardzo gruby. I to jest głównie wełna z domieszką sztucznego poliestru. Jest naprawdę super. Zaraz Wam pokażę przebiteczki. Bardzo podoba mi się ta spódnica, jest wygodna, jest bardzo milutka, niezniszczona i uważam, że naprawdę się zdziwiłam, że ona była na wadze, bo jest w świetnym stanie, jest fajna i jeżeli oglądaliście, to na pewno widzieliście ją w stylóweczkach na Chanel. Także fajny, niedrogi zakup. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Kochani, no i ostatnia spódniczka to taka spódniczka. Przesuper jest, naprawdę, też 20 kilka złotych kosztowała, chyba 24. I to jest spódniczka, tadam, firmy Pinko, więc naprawdę rewelacja. Powiem Wam, że sprawdzałam ceny, wiedziałam, że to jest bardzo droga marka, ale sprawdzałam ceny spódnic konkretnie. No to spódnice na przykład w tym sezonie zaczynają się tak od 700 zł, nawet do 1700. Także naprawdę to są wysokie ceny i prześliczna jest ta spódnica. Zobaczcie, jaki ona ma materiał cudowny. To jest taka sztywna, trochę na takim usztywnionym spodzie spódniczka. Bardziej taka w eleganckim stylu. Ona ma taką złotą nitkę tutaj. To są jakby takie fragmenty pepitki na szarym tle. I w środku jest kolor złoty z czarnym. To jest takie drobne paseczki ozdobne i ma świetny pasek. Naprawdę mnie zachwyciła ta spódniczka, stwierdziłam, że nawet jeśli jest odrobinę znowu w pasie na mnie za luźna, to będę ją oczywiście skracała i będę robiła z niej troszkę węższą. Także na pewno będzie noszona i podejrzewam, że tą spódnicę zobaczycie już albo w stylówkach na projektantów, albo w stylówkach świątecznych, bo ja podejrzewam, że tą spódniczkę będę właśnie nosić w święta Bożego Narodzenia do jakiegoś aksamitnego bordowego body albo do czegoś takiego eleganckiego, do fajnych kozaczków. Także zobaczcie, tutaj tylko pokazuję Wam, jak ta spódnica wygląda tak po prostu założona, luźno, nie wystylizowana jakoś specjalnie, żebyście widzieli mniej więcej krój, długość, a konkretną stylóweczkę Wam na 100% pokażę z tą spódnicą, bo muszę to dobrze przemyśleć, bo ona jest naprawdę tak fajna, że szkoda mi jej po prostu tak tylko zestawiać, byle było. No i dobrze, kochani, to jak chodzi o spódniczki, to tyle. Natomiast pokażę Wam jeszcze rzeczy, które kupiłam następnego dnia i to są rzeczy bardzo fajne z takiego pojedynczego lumpeksu. I kupiłam te rzeczy, będąc na zakupach takich bardzo szybkich, spożywczych z moim chłopakiem. Przy okazji wstąpiliśmy i okazało się, że były super rzeczy, które nam obojgu się podobały, więc teraz zobaczcie.
Kupiłam sobie świetne, naprawdę superowe kapcie na zimę. U nas bywa dosyć chłodno, to znaczy ja oczywiście grzeję w domu, ale to jest dom drewniany, więc czasami się jakieś takie przewiewy zdarzają, więc naprawdę ciepłe pantofle, ciepłe kapcie domowe to jest podstawa. No i właśnie, zobaczcie, to są zupełnie nowe kapcie. Tutaj widać, że odrobinkę ktoś je tutaj nosił pod spodem, ale w środku jest czyściusieńko, to jest po prostu białe, nic nie noszone, nic nie zniszczone. Oczywiście zostały spryskane sprayem do dezynfekcji, bo mam taki spray specjalny właśnie do obuwia, ale to są kapcie całkowicie ze skóry owczej, z futra owczego i z naturalnej skóry owczej. Haftowane oczywiście tutaj są przesuper, po prostu uwielbiam te kapcie, już je nosiłam i no to jest jak chodzenie po chmurkach, naprawdę. No i to jest 100% naturalne, więc no nie ma nic bardziej zdrowego i bardziej przyjemnego w zimie niż noszenie czegoś takiego. Zobaczcie sobie przebiteczki w tych kapciach, no to wygląda naprawdę zabawnie, ale jest przesuper. Na gołe stopy, na przykład też do szlafroczka wieczorem, bajka po prostu. Zachęcam Was do kupowania takich kapci na zimę, nie jakieś sztuczne futro, które jeszcze elektryzuje, tylko właśnie naturalne takie przemilutkie futerko. No i teraz dwie rzeczy, które kupiliśmy w jednym właśnie tym lumpeksie. I to były rzeczy z wagi, więc były bardzo niedrogie. Chyba 40 czy 50 zł za obie zapłaciliśmy. To są przepiękne peleryny z wełny. Czysta wełna. Ta peleryna pierwsza, którą Wam pokażę, to jest 100% wełny. Tutaj pisze, kochani, Exclusive St. Petersburg Oslo. Jakaś taka firma sobie niszowa, która to zrobiła, ale jest świetny krój tej peleryny. To jest coś takiego, taka narzutka, którą możemy nosić po prostu na coś, jak jest chłodno, żeby jeszcze się docieplić. No i zobaczcie, przepiękny kolor, taki oliwkowo-zielony, coś między kaki a oliwką. To jest bardzo cieplusieńkie, ma fajne rękawki takie i w ogóle taki ma fajny artystyczny krój. Ja uważam, że takie ciuchy do na przykład jakichś leginsów albo spodni takich luźnych też będą świetnie wyglądać, a nawet do mini właśnie. No i zobaczcie, to jest coś takiego, ma super guzik taki wielgachny, ma fajne kieszonki, ona jest już oczywiście wyprasowana częściowo. I tak to wygląda. Ja uwielbiam takie ciuchy, to jest nie tylko, że zawsze atrakcyjne, takie inne, ale po prostu jest mega ciepłe i można sobie tym docieplić swój strój, który się ma pod spodem. Nawet włożyć to na kurtkę i stworzyć taki dodatkowy, fajny, atrakcyjny, warstwowy strój. Jak się Wam podoba? Mnie się bardzo podoba. Uważam, że to jest przepiękne i w kolorach, i materiał, i bardzo, bardzo oryginalne. Na pewno będę to bardzo nadużywać. No i ostatnia rzecz na dzisiaj to peleryna również, jeszcze grubsza i to jest wełna z poliestrem, ale 80% wełny, czyli w zasadzie ten poliester to jest taka domieszka i ona jest naprawdę bardzo, bardzo gruba. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale zobaczcie, to jest bardzo mięsiste, takie zimowa wełna, to nie jest już takie coś przejściowego jak ta zielona pelerynka, tylko to jest bardzo grube. I, no i teraz peleryny są na topie, są bardzo modne, no i bardzo mi się to spodobało, powiem Wam. Jest super ciepła, można sobie postawić kołnierz, o, od spodu ma taki, widzicie, przepiękny brązowy, rudobrązowy kolor. No i naprawdę jest świetnie, świetnie uszyta. I tu pisze Original Steinbeck, czyli to jest coś naprawdę takiego jakościowego. Ma przecudowne guziki, zobaczcie. To są takie naprawdę detale ze smaczkiem, które ja zawsze wypatruję w lumpeksach. Tak samo te tutaj spinające rękawki, czy też te skrzydła peleryny. Guziki są w takim jakby trochę celtyckim stylu. O, tu jednego brakuje, teraz widzę. Ale z jednej strony jest. No i to... już nie mówiąc, że można się ubrać na bal przebierańców za Drakulę, ale ja normalnie będę to nosić na 100% na kurtkę skórzaną na przykład, albo jakiś żakiet wełniany,
do stroju, do którego to mi będzie pasować, rewelacyjna rzecz i to jest tak ciepłe, naprawdę, nawet myślę, że na minusową temperaturę, pod warunkiem, że pod spodem jesteśmy ubrani ciepło również w jakieś wełny, w jakiś na przykład właśnie marynarkę czy żakiet, to będzie super rzecz. No i oczywiście tutaj jest metka, tutaj wszystko jest opisane bardzo ładnie, zobaczcie, to jest rzecz jakościowa, nie jakiś tani dziadowski materiał, nic nie zniszczona jest ta wełna, tak jakby to było nowe ze sklepu, naprawdę. Więc uważam, że za kilkadziesiąt złotych, chyba 20 złotych, 20 kilka złotych, no to jest super, zobaczcie, tutaj jest metka. No i bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że Wam też. Tak to wygląda. Takie rzeczy mają po prostu duszę, mają charakter i dodają zwykłym na przykład czarnym jeansom i swetrowi od razu mega taki błysk i taki stylistyczny po prostu szyk. No i kochani, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podobały się Wam moje zakupy. Ciekawa jestem, co myślicie. Piszcie w komentarzach. Tymczasem zapraszam Was znowu na kolejne programy. Na pewno za tydzień haul, bo mam przepiękne, bardzo modowe rzeczy, perełki właśnie z tych moich małych, ulubionych lumpeksów w Wieliczce, które chcę Wam pokazać. I będą stylówki na projektantów, a dodatkowo jeszcze nie wiem w jakim terminie, ale na pewno będzie program o moich butach kozakach zimowych, kolekcji mojej z jakimiś stylówkami. Także zapraszam serdecznie i żegnam się już z Wami. Do widzenia, cześć! Pozdrawiam.